W tej części będę chciał rozdzielić tekst na kolumny. Tym razem tekst oddzielony jest od siebie enterami, tak jak widzisz w kolumnie B. Chciałbym, aby wartość z pierwszego wiersza poszła do tej kolumny, wartość z drugiego wiersza poszła do tej kolumny. Aby to rozdzielić, będę potrzebował jeszcze znać dwie funkcje. Oprócz funkcji lewy i fragment tekstu i funkcji znajdź, jeszcze przyda się funkcja znak i funkcja kod. Przetestujmy je. Funkcja znak potrafi powiedzieć mi, jaki kod w tabeli kodów, a z kim ma dany znak. Jeżeli na przykład wpisałem tutaj literkę A i chciałbym zobaczyć, jaki kod ma ta literka A, to mogę skorzystać z funkcji kod i funkcja kod powie mi, że literka A ma kod 65, małe a 97.46 i tak dalej. Odwrotność mogę zrobić analogicznie, korzystając z funkcji znak. Jeżeli więc chciałbym, aby Excel mi wpisał znak, który ma kod powiedzmy 50, sprawdźmy to, wpiszę 50. Jeżeli teraz tutaj wpiszę funkcję znak w tej komórce i wskażę adres H3, aby Excel stąd pobrał sobie 50, zatwierdzam enterem, to pojawia się cyfra 2. Jeżeli wpiszę tutaj na przykład 40, to jest to nawias. Jeżeli 37, to jest to znak procentów. Jeżeli na przykład 88, to jest to literka wielkie X. Te dwie funkcje, one mi posłużą do dwóch rzeczy. Pierwsza z nich, czyli funkcja kod, powie mi, jaki kod ma enter, ponieważ na podstawie entera będę chciał rozdzielać te wartości tutaj. Więc jeżeli ustawię się w tej komórce, w której wprowadzałem znak, wszedłem do trybu edycji i teraz nacisnę lewy Alt i Enter, to wstawią do tej komórki Enter. Zatwierdzam to zwykłym Enterem Excel mówi mi, że ten Enter ma kod 10. Jeżeli więc chciałbym wprowadzić w formule właśnie Enter, to użyję funkcji znak i powiem funkcji znak, aby wpisała mi znak o kodzie 10. Spróbujmy. Więc w kolumnie ilość wpiszę równa się lewy. Funkcją lewy mogę wyciągnąć dowolną ilość znaków z tego tekstu. Naciskam średnik i teraz muszę powiedzieć, ile tych znaków ma zostać wyciągniętych. Chciałbym wyciągnąć wszystkie do entera, czyli do tego miejsca tutaj. I ten enter muszę znaleźć, więc użyję funkcji znajdź, aby funkcja znajdź znalazła mi enter. I tutaj nie mam jak wpisać tego entera, nie mogę nacisnąć po prostu enter, nie mogę nacisnąć alt enter, bo jeżeli to zrobię, to Excel przejdzie mi po prostu do następnego wiersza w tej formule. Nie o to mi chodzi. Chciałbym, żeby ta funkcja znalazła mi kod, znalazła mi pozycję entera, więc użyję funkcji znak i funkcji znak powiem, aby powiedziała mi, na której pozycji jest znak oznaczony kodem 10, czyli ten enter. Naciskam średnik, funkcji znajdź, jeszcze trzeba powiedzieć, w jakim tekście ma szukać jakiegoś znaku. Zamykam nawias, nie podam liczby początkowej, czyli ta funkcja zacznie wyszukiwanie od pierwszego znaku. Jeżeli teraz ją zaznaczę i nacisnę F9, aby podejrzeć, co z tego wyjdzie, to pojawia się czwórka. Czwórka oznacza, że na czwartym miejscu w tym tekście tutaj znajduje się Enter. Więc funkcja lewy chciałbym, żeby mi wyciągnęła wszystkie znaki do znaku poprzedzającego ten Enter. Więc kliknę Ctrl-Z i na końcu za funkcją znajdź wpiszę minus 1. Zamknę nawias, zatwierdzam Enterem. W ten sposób wyciągnąłem wszystkie znaki, które występują przed enterem. Jeżeli teraz chciałbym wyciągnąć wszystkie znaki, które występują po enterze, to użyję do tego celu funkcji fragment tekstu. Funkcji fragment tekstu powiem, żeby zadziałała na tym oryginalnym tekście, oczywiście, średnik. I teraz liczba początkowa mówi tej funkcji, od którego znaku ma ona zacząć wyciągać nam znaki. I ten znak również znajdę, korzystając z funkcji znajdź. I również powiem, aby funkcja znajdź znalazła mi znak, który ma kod 10, czyli ten Enter. Więc szukam takiego znaku, średnik. W tym tekście oryginalnym zamykam nawias, nie będę podawał liczby początkowej, czyli funkcja znajdź rozpocznie wyszukiwanie od pierwszego znaku. No i teraz funkcja znajdź, jeżeli ją znowu podświetlę i nacisnę F9, to znowu mi powie, że ten enter jest na czwartej pozycji. Więc chciałbym, żeby ta funkcja fragment tekstu wyciągała mi znaki od piątego aż do końca. Kliknę Ctrl-Z i za funkcją znajdź, za jej nawiasem wpiszę plus 1.
Naciskam średnik, jeszcze ostatni argument w funkcji fragment tekstu, czyli liczba znaków. To jest informacja do tej funkcji, ile znaków ma zostać wyciągniętych z tego oryginalnego tekstu, czyli stąd. I tutaj w tym przypadku tych znaków jest 5, tutaj pod spodem są 4, tu znowu 5, tu znowu 5, tutaj 3 i tak dalej. Jeżeli nie wiem, ile tych znaków jest, chciałbym wyciągnąć wszystkie do końca, to mogę tu wpisać jakąś dużą liczbę, powiedzmy 50, czyli ta funkcja wyciągnie wówczas tyle znaków, ile jest. Jeżeli będzie więcej niż 50, to wyciągnie 50. Także tutaj wystarczy wpisać jakąś dużą wartość, która będzie dłuższa od najdłuższego tekstu, który masz, którym się zajmujesz. Zamknę nawias od funkcji fragment tekstu, zatwierdzam to enterem. Kopiłem do samego dołu, w ten sposób rozdzieliłem ten tekst na dwie kolumny. Oczywiście ogromny plus formuły jest taki, że jeżeli te teksty tu w tej kolumnie będą się zmieniały, to formuły będą mi automatycznie te wartości rozdzielały. Sprawdźmy zresztą, wpiszę Ala, Alt Enter, to powie, jak sobie przejść do następnego wiersza, Ala, a pod spodem wpiszę Piotr. Zatwierdzam to enterem, jak widzisz, Excel rozdziela to idealnie na dwie kolumny. W kolejnej części zrobię to samo rozdzielenie, ale przy wykorzystaniu mechanizmu tekst jako kolumny, który będzie o niebo szybszy w tym przypadku, aczkolwiek nie będzie się aktualizował, jeżeli wartości w kolumnie B będą się zmieniały.